państwa na gościnnej ziemi. Cała gmina ma prawo dzisiaj świętować wyniosłą uroczystość, która zapewne zapadnie w pamięci wielu mieszkańców, a jest to otwarcie boiska Orlik 2012, stadionu gminnego oraz obchody 60-lecia istnienia Zrzeszenia LZS na terenie gminy Wydmin. A zatem śmiało możemy powiedzieć, że dzień dzisiejszy jest wielkim świętem sportu gminnego. Zanim przystąpimy do oficjalnej uroczystości, poproszę wszystkich państwa o powstanie. Poczet flagowy do wciągnięcia flagi na marsz wystąp. Do hymnu. Poczet flagowy wstąpi. Proszę państwa, bardzo mi jest niezmiernie miło, że przyjęliście moje zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Chciałbym w imieniu własnym, jak i urzędników gminy, w imieniu wszystkich mieszkańców bardzo gorąco powitać naszą wspaniałą marszałek, wicemarszałek Sejmu Ewę Kieszkowską, poseł na Sejm. Szanowni państwo, jest to dla nas ogromny zaszczyt, dlatego że mieliśmy już na swojej ziemi w tym miejscu w 1984 roku marszałka Romana Malinowskiego, w 1994 roku Waldemara Pawlaka na wyspie, w 2006 roku jeszcze nas wizytował, a tymczasem mamy panią marszałek. Serdecznie panią witamy na naszej ziemi. Państwo, pozwólcie, że powitam również naszego wojewodę warmińsko-mazurskiego, Mariana Płodziewskiego. Chcę państwu powiedzieć, że pan wojewoda wizytuje nas w tym roku już trzeci raz oficjalnie, ale prywatnie bywa bardzo często. Muszę państwu powiedzieć, że muszę gorąco podziękować wojewodzie, bo jako były samorządowiec bardzo mnie wspiera w moich tutaj pracy na rzecz państwa. Tak więc jeszcze raz Marianie dziękuję. Chciałbym również gorąco powitać wielebnego księdza kanownika, proboszcza parafii rzymskokatolickiej w gminach Ryszarda Grabowskiego. Witam również bardzo gorąco przedstawiciela samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, prezesa Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Startowych, a oprócz tego naszego mieszkańca, byłego mieszkańca, ale jest z nami związany, Waldemar Buszan. Witamy cię serdecznie. Jest wśród nas starosta Wacław Strażewicz. Witamy cię, Wacku, bardzo gorąco. Dobrym duchem i uczestniczy praktycznie i wspiera nas we wszystkich tutaj naszych imprezach. Witamy samorządowców na czele z panią burmistrz Giżycka, panią Jolantę Pietrowską. Witamy naszego sąsiada. Ale muszę państwu powiedzieć, że też naszego mieszkańca byłego, który się tutaj niedaleko, w tym budynku za naszymi plecami, pani się urodziła, więc serdecznie witamy powtórnie na naszej ziemi. Witam również kolegów, sąsiadów, wójtów. Witam wójta, będę czytał od lewej strony, pana wójta Kruplanek, Władysława Gładkowskiego. Witam serdecznie. Witam
witam kolegę wójta Andrzeja Sierońskiego z gminy Giżycko. Gmina Giżycko jest liderem, jeżeli chodzi o orliki, zaraz za miastem Giżycko, tutaj w naszej gminie, ale będziemy gonić. Witam również zastępcę wójta gminy Giżycko, również jest z nami. Witam serdecznie. Witam również swoją panią zastępcę, panią Marylę Dolecko. Witam serdecznie. Również przedstawiciela samorządu Starej Juchy, pana sekretarza Jarosława Franczuka. Witam serdecznie. Witam pana dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny, też nasz mieszkaniec. Witam naszą prasę lokalną, która objęła Pratotrona. Za to musimy gorąco podziękować, bo do Wydmin zawsze daleko, a telewizję wszyscy mamy. Tak więc dziękuję Telewizji Olsztyn, Gazecie Olsztyńskiej, Gazecie Giżyckiej, że objęły patronat i wyemitują kilka słów do wszystkich naszych mieszkańców i okolic z naszego dzisiejszego święta. Dziękuję. Chciałbym również powitać gorąco panią dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego z Olsztyna, panią Bernardę Gosztow, która jest finansowaniu inwestycji gminnych naszym silnym partnerem, na równi z Bankiem Spółdzielczym z Wydmin. Jeżeli jest pani dyrektor, nie widzę, również witam. Pani dyrektor, nie. Ale brawo. Nasi partnerzy finansowani. Pani dyrektor twierdzi, że jesteśmy dobrym podmiotem do finansowania, tak więc z tego się bardzo cieszymy. Proszę Państwa, chciałbym powitać naszych wykonawców, bo zwróćcie Państwo uwagę, że obiekty zostały wykonane z dużą skrupulatnością i dokładnością, szczególnie Orlik, Państwo zobaczycie. Nasz tutaj lokalny, można powiedzieć powiatowy już, Jerzy Mikuła, firma Gastronom, który już chyba czwarty czy piąty Orlik wybudował i myślę, że na swoim dobrym doświadczeniu wybuduje jeszcze wiele, wiele Orlików w naszym województwie. Tak więc pozdrawiam pana Jerzego Mikuła. Tak? Pozdrawiam również i witam naszych inspektorów nadzoru z panem Leńcem na czele. Panie Krzysztofie, jest pan tu z nami. Bardzo się cieszę. Pilnował skrupulatnie naszych inwestycji. Wiemy, że bardzo dobrze pilnuje. Doświadczenia w Giżycko, ale jak i u nas, są takie, że bardzo nas wspiera i dokładnie pomaga nam przy odbiorach. Oczywiście to dzisiejsze spotkanie i to święto sportu nie odbyłoby się, żeby nie uczestniczyli w tym ludzie, którzy tym sportem żyją. Chciałbym gorąco powitać naszych dzisiejszych odznaczonych mieszkańców gminy Wydminy. Bardzo proszę o gorące oklaski. Witam wszystkich naszych radnych gminy Wydminy i sołtysów. Proszę o oklaski. Zwróćcie Państwo uwagę, że nasi sportowcy są bardzo ładnie ubrani. To jest zasługa też i sponsorów naszych przedsiębiorców. Witamy gorąco. No i na końcu witam naszą szanowną widownię, czyli mieszkańców Wydmin. Mam nadzieję, że przy uroczystościach również sportowych będziecie tak tłumnie nas odwiedzać i będziecie dokibicować naszym sportowcom, których tu właśnie dzisiaj prezentujemy. Proszę o oklaski. Złotą odznakę zasłużonego działacza LZS otrzymują dwie osoby. Są to wieloletni działacze, zawodnicy, trenerzy i nauczyciele w jednej osobie. Jest to pan Franciszek Majcher i Roman Sokalski. Odręczenie odznaczeń poproszę panią wicemarszałek Sejmu Ewę Kieszkowską i dyrektora Departamentu Sportu w Urzędzie Marszałkowskim, zarazem przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Olsztynie, pana Waldemara Buszę.
I jeszcze odznaczenia krajowe. Są to zasłużony działacz LZS i te odznaczenia otrzymują pani Teresa Basanowicz. Pan Eugeniusz Przyłucki, był zawodnik LZS, zarazem działacz, był wójt gminy, który wspierał sport gminny. Pan Robert Wieliczko, zawodnik, wychowawca, trener i działacz, specjalista tenisa stołowego. Pan Józef Czeberkus, wieloletni działacz, były trener piłki nożnej. Bardzo aktywnie udzielał się w latach 70. 80. I pan Witold Grzana, wieloletni zawodnik, działacz. O wręczenie poproszę panią Ewę Kieszkowską i pana Waldemara Buszę. Oprócz odznaczeń krajowych również zostaną wręczone odznaczenia wojewódzkie, którymi są odznaki zasłużony działacz LZS. I tak, złote odznaki otrzymują Elżbieta Sokalska, Aleksander Duda, Zygmunt Osior, Wiesław Konopka, Andrzej Grzana, Wiesław Giedo, Zbigniew Michalak, Roman Stefania i Zbigniew Majchuk. O wręczenie odznaczeń poproszę pana wojewodę warmińsko-mazurskiego, pana Mariana Podziewskiego i dyrektora Departamentu Sportu w Urzędzie Marszałkowskim, pana Waldemara Buszę. Thank you.
Jego! Bardziej tak mocno. Latę nam przyjdzie. Latę nam. Dziękuję bardzo nagrodzonym pana wojewody, pana dyrektora, poproszę o pozostanie, jeżeli można, i poproszę o wystąpienie nagrodzonych srebrnymi odznakami, a są to Józef Osinka, Tadeusz Ostrowski, Marian Sienkiewicz, Remigiusz Żukowski, nasz mieszkaniec. Ale nasz. Wiesz, bo u siebie jest gorzej. Dziękuję bardzo nagrodzonym pana wojewody i pana dyrektora. Jeszcze przytrzymam chwileczkę. I o wystąpienie poproszę nagrodzonych brązową odznaką. Są to następujące osoby. Jarosław Winik. Ewelina Ostrowska. Marek Ostrowski. Bartłomiej Osioł. Ewa Idek. Joanna Chmielewska. Adam Koziarski. Ryszard Smykowski. Leszek Konopka. Edward Przyłucki. Janusz Naumowicz. Henryk Koczak. Andrzej Pikus. Wiesław Dziekoński. Ryszard Lemkiewicz. Piotr Giedo. Andrzej Giedo. I Roman Stefania. Przepraszam, Robert Stefaniak, nie Roman. Przepraszam bardzo. Z tego wszystkiego gdzieś zgubiłem kropidło. Prosiłbym, abyśmy powstali na ten czas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bóg, źródło i początek wszech rzeczy, od którego pochodzą wszelkie dobra, niech będzie z wami wszystkimi. Bóg dał nam siły, abyśmy mu z radością służyli, pomagali braciom i posłuszni Bożemu prawu czynili nasze ciało zdatnym do wszelkiego pożytecznego działania. Bóg niewątpliwie błogosławi także czas wolny, jaki przeznaczamy na duchową rozrywkę i ćwiczenia ciała.
Kiedy bowiem zabiegamy o tężyznę ciała, łatwiej osiągamy duchową równowagę, a przez to nasze współżycie z ludźmi staje się bardziej braterskie i pogodne. Posłuchajmy słów świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę. Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia. Oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Ja przeto biegnę nie jakby na oślep, walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię, lecz postramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym, głosząc Ewangelię, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatny. Módlmy się. Ciebie, Boże, nieustannie biegujemy, bo kierujesz wszystkim przeciwnie. Ty mądrze wyznaczasz ludziom pracę i obowiązki, pozwalasz im w zmęczeniu ciała i duszy szukać pokrzepienia i szlachetnej rozrywki. Prosimy Cię przeto, najłaskawszy Boże, niech wszyscy, którzy będą korzystali z tych obiektów sportowych, z tego stadionu, z tego boiska, zaznają duchowego odpoczynku oraz umocnienia zdrowia, duszy i ciała. Niech ubogacają się bratnią życzliwością i z radością oddają Tobie chwałę przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki. Bóg, który oświeca umysły wszystkich ludzi i przywraca im siły ciała, niech kieruje naszym postępowaniem, abyśmy żyli w radości serca i duchowej zgodzie. Amen. Rozpoczną tę sztafetę najstarsi seniorzy tego LZS-u i symbolicznie wraz z wiekiem będzie ta pałeczka przekazywana do najmłodszych, dla których praktycznie te obiekty dzisiaj powstały. Oni najwięcej z tego skorzystają. I sztafeta gotowa, więc na miejsca, gotów i start. Jako pierwszy startuję, bo niestety przedstawiciele LZS z gmina, czym to będzie robić zapasów, bo to ja należę w tym gminie, który jest pierwszy, 50 60 lat. Wątkowy tego klubu szczycił się wieloma sukcesami na różnych arenach. Na drugiej zmianie biegamy przedstawiciele LZS z Mazur w gminie. Tylko przez kilka lat, w latach 70. 80. istniała również sekcja piłki siatkowej mężczyzn. Dzisiaj, po dwóch latach przerwy, drużyna piłki nożnej wznowiła swoją działalność i uczestniczy w rozgrywkach na szczeblu B-klasy. W swojej historii największe osiągnięcia sekcja piłki nożnej miała w latach 70. 80. kiedy to uczestniczyła w rozgrywkach na szczeblu klasy okręgowej. Na trzeciej zmianie biegną przedstawiciele UKS Promień Wygminy. To klub, który założony został w 95. roku. Klub ten działa w dwóch biegących sekcjach, to jest piłka siatkowa i lekka atletyka. Największe osiągnięcia w dotychczasowej działalności uzyskała sekcja piłki siatkowej dziewcząt i kobiet. Drużyna kobiet to wielokrotny mistrzyni województwa LZS. Ostatni raz tytuł taki zdobyły w 2010 roku i na ogólnopolskiej spartakiadzie LZS zajęły miejsca 5-8. Wychowanka tego klubu, Jolanta Sokalska, w 2002 roku była reprezentantką Polski na Mistrzostwach Świata w siatkówce tenażerowej. Na czwartej zmianie biegną przedstawiciele UKS Orłów w gatunkach wieku. Klub ten koncentruje swoją działalność na tenisie stołowym, ale uczestniczy również w zawodach lekkoatletycznych organizowanych przez LZS dla szkół wiejskich. Zawodnicy sekcji tenisa stołowego każdego roku zdobywają awanse do finałów wojewódzkich LZS i SZS.
Traja zawodników Rachu w roku 2009 awansowała do finału ogólnopolskiego turnieju tenisa stalowego Lanie Zrzeszony, które odbyły się w Radomsku, gdzie Łukasz Nor zajął 6. miejsce. Na 5. i 6. zmianie pobiegną przedstawiciele najmłodszego klubu działającego na terenie naszej gminy, to jest UKS Sport z Kulturą. Wiodącą dyscypliną tego klubu jest piłka nożna dzieci i młodzieży oraz lekka atletyka. Jako pierwsi biegną chłopcy, drużyna piłki nożnej tramkarzy dwukrotnie zajęła 3. miejsce w finale wojewódzkim LZS, a w bieżącym roku będą reprezentowali nasze województwo w Mistrzostwach Polski Zrzeszenia Jadowe Zaskowskiego. Przedstawiciel tego klubu w ubiegłym roku, Grzegorz Milewski, startował w finałach Mistrzostw Polski w biegach przełajowych. Sztafetę tą będą kończyły dziewczynki, które funkcjonują na arenie sportowej dopiero od kilku lat, lecz mogą poszczycić się już wieloma sukcesami osiągniętymi głównie w piłce nożnej. W bieżącym roku trzykrotnie zdobyły tytuł mistrzyni województwa w różnych turniejach i jednocześnie awans do finałów na szczeblu krajowym. Młode piłkarki tego klubu stanowią trzon reprezentacji naszego województwa, podobnie jak chłopcy, dziewczęta mają też dużo osiągnięcia w dziedzinie A. W tym miejscu muszę wspomnieć najważniejszą osobę tego klubu. To Bartłomiej Osioł, który jest pomysłodawcą, jednym ze współzałożycieli i oczywiście trenerem. Ten pan, będąc w wieku swoich dzisiejszych wychowanek w roku 97, zajął pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, które odbyły się w Kielcach. Proszę dziewczynki o wręczenie symbolicznych pałeczek sztafetowych zawierających uroczysty akt otwarcia wszystkim gościom zaproszonym. Mam zaszczyt, jestem bardzo z tego dumny, że otworzyliśmy wspólnie, łącznie z dziećmi i młodzieżą, dwa obiekty, Stadion Gminny w Wydminach oraz Orlik 2012. Proszę wszystkich o oklaski. Proszę Państwa, w tym momencie przychodzimy wszyscy tutaj obecnie do historii. Otóż w tak małej gminie powstają dwa potężne obiekty, na których mogą się odbywać zawody wojewódzkie, nawet ogólnokrajowe. Będziemy do tego namawiać organizatorów. Bardzo dziękujemy za słowa otuchy i wsparcia od administracji państwowej, dla wojewody, dla pani marszałek Sejmu, dla administracji samorządowej, dla naszego mieszkańca, byłego mieszkańca, ale cały czas do nas przyjeżdżającego Waldemara Buszana, wszystkich kolegów samorządowców, za wsparcie, które nam udzieliliście dotychczas. Jak widzicie, się opłaca. Ta młodzież dzisiaj, od dzisiaj będzie korzystać na tych obiektach i mam nadzieję, będzie tutaj swoje triumfy w przyszłości jak największe zdobywać. Mają już osiągnięcia. Życzymy im jak najwięcej, jak najlepiej. Abyśmy my wszyscy, wasi rodzice, byli z was naprawdę dumni. Bardzo proszę o gorące oklaski dla was wszystkich. Proszę Państwa, najważniejsze dwa słowa. Proszę o hura, obiekty zostały już otwarte. Dzieci, hura! Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo panu wójtowi o dokonanie uroczystego otwarcia. W sztafecie trochę przebiec, aniżeli zabierać głos, ale to dla mnie powód do prawdziwej radości. Chciałabym przede wszystkim serdecznie podziękować panu wójtowi. Dzięki ci, Radku, że zaprosiłeś mnie tu do swojej gminy, do Wydmin, bo jestem tu po raz pierwszy, a ta gmina robi wyjątkowe wrażenie. To urokliwe miejsce.
To miejsce jest urokliwe dlatego, bo ma znakomitą społeczność, a to, że jesteście naprawdę niezwykłą wspólnotą, świadczy o tym dziś otwarty i oddany do użytkowania obiekt. Serdecznie gratuluję. Jestem absolutnie przekonana, że to jest dobre i bezpieczne miejsce nie tylko dla dziś tak pięknie wyglądających młodych ludzi w tych sportowych strojach, ale dla całej lokalnej społeczności. Życzę serdecznie Państwu, aby było to miejsce spotkań, aby to było miejsce wykorzystania tego potencjału, który w młodych ludziach drzemie, aby można było go ukierunkować tak, aby mogli pięknie rozwijać swoje pasje. Gratuluję serdecznie wszystkim dziś wyróżnionym i odznaczonym działaczom, ale też i przyjaciołom ludowych zespołów sportowych. Jubilatowi, 60-latkowi, winszuję serdecznie tego pięknego jubileuszu. Życzę kolejnych znakomitych rocznic i serdecznie dziękuję za te lata, długie lata wytężonej pracy, poświęconego czasu, energii i siły dla dobra młodych ludzi, dla dobra społeczności lokalnej, dla takiego kultywowania kultury, nie tylko sportowej, nie tylko fizycznej, ale w ogóle kultury. Pokazujecie Państwo tak pięknie i znakomicie poprzez swoją działalność, że jeden z drugim to ta prawdziwa solidarność, o której mówił Ojciec Święty, beatyfikowany Jan Paweł II, daje naprawdę znakomite efekty. Życzę Państwu kolejnych sukcesów, Panu Wójtowi, całej społeczności, kolejnych tych znakomitych projektów, kolejnych pięknych pomysłów, tak żeby społeczność gminy, wygminy miała powody do radości i dumy, a wszyscy inni, którzy mieszkają poza tą gminą, mieli powody do zazdrości i do tego, aby odwiedzać Waszą gminę. Gratuluję Panu, Panie Wójcie, tylu przyjaciół, którzy dzisiaj uczestniczą w tej znakomitej uroczystości. A ja jeszcze raz dziękuję za zaproszenie młodym ludziom, którzy wczoraj rozpoczęli rok szkolny. Życzę, abyście wstąpili w ten nowy rok szkolny jak po zdobywanie nowej, znakomitej przygody. Przygody z nauką i z wiedzą. Nauczycielom życzę wdzięcznych wychowanków, powodzenia i wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo Pani Marszałek. I o zabranie głosu poproszę Pana Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Pana Mariana Podziewskiego. Drogie dzieci, droga młodzieży, Pani Marszałek, Panie Starosto, Panie i Panowie Wójtowie, Szanowni zebrani na tej pięknej uroczystości, bo tak naprawdę, tak jak Pani Marszałek podkreśliła, to drugi dzień inauguracji roku szkolnego. Wczoraj oficjalna część, dzisiaj na sportowo, bo tak założyła sobie gmina, czy strategia gminy, że to miejsce w Wydminach będzie tym czynnikiem, który będzie jednoczył młodzież, czyli wychowanie poprzez sport, kondycja poprzez sport. Wiele mamy programów rządowych, które realizujemy w województwie warmińsko-mazurskim. Tutaj program Orliki 2012 i ten obiekt, na który zdecydował się Pan Wójt i Rada Gminy, aby zmodernizować po to, żeby właśnie uprawiać sport w tym miejscu, w tym jednym zespole, obok pięknego gimnazjum, zespołu szkół, który też rozwija się i daje szansę, żeby dzieci, młodzież uczyły się w godnych, w bardzo dobrych warunkach. Wśród wielu z Państwa jest mieszkańców tej gminy Wydminy. Gratuluję, że nie zapominacie o tej swojej małej ojczyźnie, ale również pozdrawiam serdecznie wszystkich mieszkańców gminy Wydminy, dlatego że to też akceptacja społeczna, aby taki duży, piękny obiekt wybudować. Proszę Państwa, mam nadzieję i liczę na to, że rzeczywiście będą rozgrywały się tutaj zawody
rangi nie tylko gminnej czy powiatowej, ale też ogólnopolskiej, a młodzieży, która będzie trenowała w tym zespole i w zespole Orlik 2012 w Gawlikach, dobrze mówię? Tak, w Gawlikach. Będzie właśnie tym, będą to zespoły, które dadzą szansę, aby wszyscy mogli trenować w dobrych i godziwych warunkach. Wszystkiego dobrego. Faktycznie w gminie Giżycko wybudowaliśmy dwa orliki. Wiem, ile z tym było problemów. Ty chyba byłeś szczęściarzem, że miałeś dobrą firmę i zapewne to poszło łatwo. Ale jednego zazdroszczę, tego pięknego boiska. W gminie Giżycko takiego nie ma. Gratuluję jeszcze raz. Gratuluję wszystkich serdecznie. Pozdrawiam. I te piłeczki symboliczne przekazuję. Dziękujemy bardzo panu wójtowi. I widzę, że pan burmistrz Kętrzyna również. Pani marszałek, panie wojewodo, panie starosto, panowie wójtowie, drodzy mieszkańcy Wydmin, drodzy młodzi przyjaciele. Jest taka piosenka, Bratanek, może kojarzycie, w kinie w Lublinie, w gminie w Kętrzynie. Właśnie w gminie i w mieście w Kętrzynie takiego boiska nie ma też. Moje gratulacje. Moje gratulacje. Nie wiem, jak ta granica sobie w trzeciej lidze bez takiego boiska da radę, ale już widzę, że Wydminy to jest szansa realna na kolejny awans. Czego wam, drodzy przyjaciele, gratuluję. Gratuluję, życzę i jestem z wami i z Radkiem Królem i z wieloma osobami, którzy kochają sport. Jeszcze dwa zdania tylko o sporcie. Do was się zwrócę. Drodzy przyjaciele, każdy z nas, jak tu jesteśmy, w zasadzie w swoim życiu sportowcem. Każdy z nas. Widzieliście dzisiaj wspaniałe przykłady swoich dziadków, swoich ojców, którzy byli sportowcami Wydmin. Na wysokiej babcie też były. Więc, naturalnie, że były. Więc jest przykład, zwróćcie uwagę, jest piękny przykład. Co z nich musicie wziąć do siebie? Taki naturalny zapał, naturalną pasję, naturalne bycie sportowcem, zawsze. A dobry sportowiec to szlachetny człowiek, to piękna rywalizacja, to solidarność życzliwa na boisku, zawsze ze sobą. Jak mawiał Dudek i wiecie, ten słynny refren Liverpoolu, jak brzmi? Nigdy? Never? Tak jest. Nigdy nie będziesz sam. I nigdy nie będziecie sami. W to głęboko wierzcie. Te trzy skromne piłki, bo i Kętrzyn, skromny i burmistrz, wybaczcie. To jest takie doskonałe, skromne usprawiedliwienie, ale trzy dyscypliny do koloru, do wyboru i siatkówka, która nas czeka niełatwa. Austria, Czechy, kiedy? Mistrzostwa Europy? No już. 10, tak jest, bardzo dobrze. Koszykówka w tej chwili na Litwie, no niestety jesteśmy słabsi, to taka nasza dyscyplina, ale wierzymy w Euro 2012, dlatego trenujemy i wierzymy, jeśli nie teraz, to na pewno wy. Wszystkiego najlepszego, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Kętrzyn ma już wzór. Dziękuję panie wójcie, ma już wzór, wie co ma robić. Z logo Wydmin. Jednocześnie życzymy panu, panie wójcie, aby miał pan czas na to, żeby skorzystać z tego sprzętu sportowego na tych obiektach sportowych. Bardzo dziękuję. To chyba taka mobilizacja do tego, żebym zaczął uprawiać sport. Bardziej niż uprawiam, tak? Przyłożę się dzieci, naprawdę razem z wami będziemy trenować. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie wójcie. A teraz taki miły akcent na zakończenie. Poproszę hostesy i trenerów poszczególnych zespołów i przy pomocy tych naszych pań wręczone zostaną wszystkim gościom, zaproszonym zawodnikom pamiątkowe medale, które
upamiętnią dzisiejszą uroczystość. Proszę Państwa, serdecznie dziękuję wszystkim przybyłym na dzisiejszą uroczystość i teraz zapraszam wszystkich do zwiedzania nowo otwartych obiektów, na których już za chwilę odbędą się pierwsze pokazowe mecze piłki nożnej, piłki siatkowej. Na hali sportowej odbędą się mecze tenisa stołowego. Jednocześnie wszystkich gości zaproszonych, nagrodzonych po skończonym zwiedzaniu obiektów zapraszam na poczęstunek do hali sportowej, w tej drugiej części hali sportowej, tam gdzie będą się odbywały mecze. Dziękuję bardzo. Thank you.
To było normalne, a potem... Tak, ale u nas jest przyszedł, to idzie tam. Ale przyjadą, do tego chodzą, do tego chodzą. Oh,